Jesteśmy ludźmi pracy i dobrze spełniamy swój obowiązek. Swoją ciężką pracą, swoim zaangażowaniem, swoją aktywnością, tym, że tej pracy oddajemy nie tylko to, co musimy, ale dużo więcej. Sposobem na rozwiązanie problemu systemu emerytalnego nie jest podnoszenie wieku przechodzenia na emeryturę Polaków, tylko tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych. Karol W. 35 lat do emerytury. Cieszy się życiem. Nie myśli jeszcze o przyszłości. Karol W. 25 lat do emerytury. Nie ma czasu na myślenie o przyszłości. Karol W. 2 lata do emerytury. Cieszy się, bo już niedługo emerytura. Karol W. Jutro miał przejść na emeryturę. To są problemy, którymi żyjemy my wszyscy jako społeczeństwo, jako Polacy. To jest przyszłość systemu emerytalnego. To jest między innymi pytanie do wszystkich kandydatów, czy podpiszą ustawę, którą szykuje Platforma Obywatelska, podniesienia wieku emerytalnego i dla mężczyzn, i dla kobiet do 67 lat. Karol W. 35 lat do emerytury. Cieszy się życiem. Nie myśli jeszcze o przyszłości. Karol W. 25 lat do emerytury. Nie ma czasu na myślenie o przyszłości. Karol W. 2 lata do emerytury. Cieszy się, bo już niedługo emerytura. Karol W. Jutro miał przejść na emeryturę. Te pieniądze zostały dzisiaj przekazane właśnie w jednej z gmin, która jest w szczególnie tragicznej sytuacji. To były wszystkie pieniądze, jakie miałem na kampanię wyborczą, własne.